witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W tym epizodzie krótko na temat tego, jakie są możliwości odnalezienia drona, jeżeli nam zginie, odleci podczas sesji latania. Przyczyny mogą być różne, ja tutaj nie chciałbym w tej chwili rozmawiać na temat tego, z jakich przyczyn, z jakiego powodu dron odleciał, ale chodzi o to, w jaki sposób możemy go odnaleźć. Podstawowa sprawa to jest w aplikacji DJI Go możemy zlokalizować swojego drona, jeżeli oczywiście byliśmy połączeni z aplikacją DJI Go. Czyli nie lataliśmy na przykład Maviciem Air na goglach albo nie lataliśmy w aplikacji Litchi. Ja pokażę dokładnie tą funkcjonalność podczas ćwiczenia polowego, które będzie w drugiej części tego nagrania. Teraz zaprezentuję Wam w domu, jak to zrobić. Klikamy na drona i tutaj mamy funkcjonalność Enable Indicator Flashing and Sound Alert. Czyli zarówno mamy światła, jak i dźwięk. Już to pokażę. Po uruchomieniu tej funkcjonalności faktycznie nasz dron zaczyna sygnalizować, jeżeli tylko bateria na to pozwala. Na dole też macie pozycję, ostatnią pozycję zanotowaną drona. Można te koordynaty, te współrzędne spisać i można je wpisać również do aplikacji na przykład Google Maps i w ten sposób też można odnaleźć. Ważne też jest to, żeby mieć zasięg komórkowy, żeby możliwe było skorzystanie z internetu. Jeżeli nie chcecie latać na aplikacji DJI Go, można zastosować też inną funkcjonalność, a mianowicie zastosować lokalizator. To jest wydatek około 200 zł razem z kartą SIM, mniej więcej 160-200 zł i wtedy możemy namierzyć drona poprzez lokalizator GPS. Dzięki temu baterie same w dronie nie będą nas ograniczały. Jako że tutaj w tej sytuacji, kiedy baterie się wyłączą, wyczerpią się całkowicie baterie, nie będziemy w stanie takiego drona zlokalizować jego aktualnej pozycji, prawda? Tylko ostatnią zapisaną. Natomiast jest też rozwiązanie tańsze, a mianowicie zastosowanie lampy strobo. Są różne lampy na rynku. Ja tutaj znalazłem taką lampę rowerową, ale ładowaną przez micro USB. Ja ją kupiłem na AliExpressie mniej więcej za jakieś 8-10 zł i ona naprawdę dobrze daje, jeżeli chodzi o światło po zmroku. Czyli wtedy czekamy, doczepiamy sobie taką lampkę, jeżeli latamy na przykład na Litchi, doczepiamy do drona. Są tutaj takie gumki i mamy fajne światło pulsujące, dosyć mocno jest strobo, można śmiało odnaleźć drona też w ten sposób. Jest to alternatywa do lokalizatora. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby odnaleźć swojego drona, w ten sposób na pewno odnajdzie. Chodzi oczywiście o loty w terenie. W mieście może być z tym trochę trudniej, ale w terenie po zmroku jak najbardziej będziemy widzieli, jak to działa. Także to są te funkcjonalności. Ja swoje drony zgubiłem już około 4 razy, może 5. Nie zawsze to ja gubiłem, ale na przykład koledzy. Zwykle to było tak, że bateria się kończyła i lądował w miejscu nieprzewidzianym. Po prostu poleciałem za daleko albo nie w tą stronę ruszyłem, bo byłem już na przykład zmęczony albo różne okoliczności się zdarzały. I ja myślę, że każdy miał takie przypadki. Jeżeli ktoś dużo lata, to miał przeróżne przypadki, czy kolizji, czy właśnie zagubień dronów. I za każdym razem muszę Wam powiedzieć, że znalidowałem drona. Też parę razy iPhone'a zgubiłem swojego i też, czy córka zgubiła i też znalazłem. Także mam już taką, można powiedzieć, doświadczenie jak Tommy Lee Jones trochę w Ściganym, ale byłem nieustępliwy i nawet jak swojego Mavica Air nie mogłem odnaleźć, to zrobiłem ogłoszenia i właśnie znalazłem poprzez ogłoszenia na drzewach w lesie. Było to jak najbardziej okej. Wiele osób mi zarzuca to, że gubię swoje drony, czy popełniam błędy, a jednocześnie przekazuję swoją wiedzę innym. Na tym to polega. Jeżeli nie miałbym doświadczeń, nie gubiłbym dronów, nie zbierałbym przeróżnych doświadczeń, to nie byłbym w stanie takich doświadczeń później przekazywać. Słuchajcie, teraz w tej drugiej części pokażę Wam studium przypadku, jak to wygląda w terenie, bo w studio to wygląda zupełnie inaczej niż w terenie. Zrobimy też na pewno odcinek dotyczący flight logów, czyli jak te flight logi wyglądają, jak je można wyciągnąć i jak wyświetlić w LDAC-ie, a także jak przesłać do DJI w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Zapraszam zatem do ćwiczenia polowego studium przypadku. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i za wsparcie. Trzymajcie się, cześć!
Teraz zasymuluję sytuację Find My Drone, czyli sytuację, kiedy dron odleciał i zobaczymy, jak wygląda taka sytuacja, gdy faktycznie nie możemy go znaleźć i jak sobie z tym poradzić. Więc pierwsze co, włączymy kontroler. Za chwilę uruchomię Mavica i odlecę nim na jakieś 15 metrów, może 20, a później pokażę Wam, jak uruchomić właśnie funkcjonalność Find My Drone. Wszystko gra. Mamy w tej chwili taką sytuację, że jest satelit 9, troszeczkę mało, 8. Trzeba chwilę jeszcze poczekać. Dobrze. Przełączę Mavica w tryb tripod. Uruchomię go. Mamy w tej chwili 15 satelit, on powoli poleci, ja polecę razem z nim. Możemy nawet obrócić się tyłem, żeby to było lepiej widoczne. Ok, polecę jakieś 30 metrów, może 40. Tak jak teraz wystarczy i zasymulujemy lądowanie awaryjne. Wyobraźmy sobie, że na przykład brakło mi trochę, powiedzmy, baterii, żeby brakło baterii. I teraz jaką mamy sytuację? Sytuacja jest taka, że wchodzimy w główne menu. Ja odchylę trochę ekran, żeby to widzieć lepiej. Wchodzimy w główne menu. Tutaj mamy stronę początkową, startową. I tutaj jest funkcjonalność Find My Drone, prawda? Widzimy, że dron jest tutaj, pokonał taką odległość właśnie. Można zobaczyć też mapę satelitarną, wyświetlić całą sytuację na mapie satelitarnej. Ja nie mam w tej chwili internetu tutaj podpiętego, co ciekawe. Dlatego nie mam mapy satelitarnej, trzeba by hotspot udostępnić. Ale to, co mam, to funkcjonalność Enable Indicator Flashing and Sound Alert. Ta funkcjonalność występuje po naciśnięciu, dokładnie na, po kliknięciu na ikonę drona. I teraz jak zobaczycie, to widać, za chwilę będzie to widoczne. W tej chwili mamy czterokrotne powiększenie, za chwilę może uzyskamy troszeczkę lepiej. I w tym momencie słyszymy i widzimy, że Mavic sygnalizuje nam swoją obecność i możemy go śmiało odnaleźć. Jeżeli macie taką sytuację, że bateria się skończyła, bo to jest bardzo ważne, wtedy trzeba spisać te parametry, które są widoczne. Parametry wyświetlają się na tym widoku po prawej stronie na dole, 50, 48 i tak dalej, 19, 42. I dzięki temu możemy odnaleźć swojego drona po wpisaniu na przykład tych parametrów do mapy Google Maps. Ok, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o znalezienie własnego drona. Oczywiście można zastosować też lampę, jeżeli ten dron jest dla Was bardzo cenny, można zastosować lampę strobo ładowaną przez USB i w ten sposób rozwiązać sprawę. Drugim rozwiązaniem jest dopięcie lokalizatora. Jeżeli na przykład latacie w aplikacji Litchi, gdzie nie mamy flight logów, niestety trzeba zastosować lokalizator z odrębną kartą i wtedy podziałać. Ja dziękuję.